Dzień dobry, szanowni. Nie wiem, czy pamiętacie, może nie, ale był taki czas podczas tych naszych spotkań, kiedy jakoś tak wzajemnie ustaliliśmy, że władza nas nie szanuje. Że to jest grupa ludzi, która nami pomiata, która nie ma dla nas szacunku, która kompletnie nami się nie przejmuje. I to się właściwie nie zmienia. Ale też przestaje mieć znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że działa w drugą stronę dokładnie tak samo. Nie wiem, jak jest u was, ale ja nadzwyczajnego szacunku dla tych ludzi nie żywię. A nawet jeśli żywiłem, to bardziej dla urzędów, a tak czy inaczej, bardzo dynamicznie ten szacunek odparowuje. To jest nieważne. Ważne jest coś, co, jak mi się wydaje, można zaobserwować od pewnego czasu z wielką wyrazistością. Jest inny rys, którym ta ekipa władzy próbuje nas opisać. Oni nas mają za półgłówków, za skończonych idiotów, za bandę niedorozwiniętych imbecyli, którzy nie potrafią kojarzyć faktów, myśleć logicznie i łączyć kropek. To już nawet nie jest ten ciemny lud, o którym mówił pan prezes Kurski. To jest zjawisko całkiem innej skali, dużo bardziej masowej. To, że ta ekipa ma za półgłówków swój elektorat, to jest ich problem i tego elektoratu, ale jak powiadam, to zdanie o społeczeństwie chyba jest tam nieco bardziej powszechne. Przykładów na to jest mnóstwo i można czerpać pełnymi garściami z tej skarbnicy dowodów. Pegasus jest takim pierwszym z brzegu. Może mało świeżym, ale emblematycznym o tyle, że tam się namnożyło tych krańcowych głupot, jakie nam zaprezentowano i w które kazano nam wierzyć, zakładając, że jesteśmy tak mało rozgarnięci, że kupimy to bez mrugnienia. Może inaczej, pomrugamy trochę oczami ze zdziwienia, ale właściwie na końcu powiemy, no tak, rzeczywiście tak mogło przecież być. Na początku facecji było nieskończenie wiele. Bekę mieli panowie politycy nieustającą. A to był prezent z pierwszej komunii świętej, a to gra komputerowa, a to w ogóle nie bardzo wiadomo, o co chodzi, a to jakiś koń ze skrzydłami. Nawet główny podpisujący, pan minister Woś, twierdził, że pierwsze słyszy. Do czasu, aż się okazało, że to jego podpis widnieje pod fakturą. I trwało to kabaretowe ożywienie bardzo, bardzo długo, aż do czasu, kiedy musiał wyjść pan prezes Kaczyński, wcale nie cały na biało, i powiedział, tak, mamy, tak, kupiliśmy. Tak kupiliśmy z funduszu, który miał wspierać ofiary przestępstw. I co nam możecie zrobić? Był nam po prostu potrzebny. Niektórzy politycy prawicy w tej chwili, albo w tamtej chwili, powinni byli, ale chyba do teraz, dławić się własnymi językami. Ale nic takiego oczywiście się nie dzieje, bo tam panuje głębokie przekonanie, że nic się nie stało. A już na pewno, że nie ma się komu tłumaczyć. Oni naprawdę zakładają, że jesteśmy bandą ogarniętych intelektualnym niedowładem matołków, którym da się wmówić, że takie cyrki można przed nimi odgrywać całkowicie bezkarnie i oni nie zadadzą żadnego pytania. Ma się nas za idiotów, skoro wykonuje się takie numery i nie próbuje się potem nawet podjąć tłumaczenia z tego, co się zrobiło, z tego, czego się nie zrobiło, z kłamstw, które nam się serwowało. Nikt nawet nie poczuwa się do obowiązku zajęcia stanowiska w tych sprawach, bo panuje tam głębokie przekonanie, że nie ma się komu tłumaczyć, bo ta banda idiotów i tak to przyjęła. Innym stojącym w kolejce pod tytuł intelektualisty roku, nie po raz pierwszy zresztą, jest pan europoseł Tarczyński. Pan europoseł Tarczyński uznał, że tego nieszczęsnego senatora Brejzę to mogli właściwie podsłuchać jego koledzy z partii. Partia jest rozpolitykowana, tam jest masa koterii, tam jest masa różnych towarzystw, które wzajemnie się zwalczają. No to mogło tak przecież być, że Platforma użyła Pegasusa, żeby nagrać Brejzę i go skompromitować. Pan Tarczyński całkowicie abstrahuje od tego, że ten system sprzedawano rządom, a nie partiom. Pan Tarczyński całkowicie abstrahuje od tego, jak to się mogło stać, że nagranie, którego dokonali członkowie Platformy, trafiło do rąk pana Perejry w telewizji publicznej i on tego właśnie użył. Jaka tam była relacja między politykami Platformy ze zwaśnionego towarzystwa wrogiego Brejzia, telewizją publiczną? W ogóle sobie tego pytania nie zadaje. Nawet nam tego pytania nie zadaje. Wiecie dlaczego? Bo pan Tarczyński po prostu uważa, że jesteśmy skończonymi idiotami i może nam taką logikę zaprezentować, a my sobie nie zadamy żadnych pytań, ani sobie, ani jemu, tylko przełkniemy i uznamy, że tak przecież mogło być. Naprawdę Platforma mogła nagrywać swojego kolegę Pegasusa. Niewątpliwą kompetencją pana Tarczyńskiego jest bardzo przyzwoita znajomość angielskiego. Jeżeli chodzi o inne kompetencje,
no to zaprzeczył większości tych kompetencji, próbując nam wmówić, że tak właśnie mogło być. Ale jak powiadam, potrafię to zrozumieć. Tam naprawdę jest pielęgnowane przekonanie, że mówi się do idiotów, a ci idioci po prostu kupią bez mrugnienia okiem. Rzecznik rządu, pan Miller, od którego mógłbym nieco więcej wymagać, twierdzi, że gdyby się okazało, iż Pegasus jest narzędziem bezprawnym i nielegalnie użytkowanym, no to hola hola. Musielibyśmy uznać, że żyjemy w państwie, w którym politycy są bezkarni, a niektórzy na pewno. A aparat władzy nie ma żadnej możliwości, żadnych narzędzi, aby zbierać dowody na ludzi, wobec których są podejrzenia. Pan Miller każe nam wierzyć w to i jest przekonany, że uwierzymy w to w naszej głupocie, że tak może wyglądać państwo. Że władza może podsłuchiwać opozycję i że jest to normalne. On naprawdę uważa, że my przyjmiemy do wiadomości taką konstrukcję państwa, uznamy, że tak może działać demokracja, bo jesteśmy tak głupi, że nawet nam do głowy nie przyjdzie, aby zadać w tej sprawie jakieś inne pytania. Za takich właśnie matołków nas się ma. Z całkiem innej beczki, już nie pegazusowej, no bo on nie jest najświeższy, ale jak zauważyliście, naprawdę wątków tam jest wiele. Z Krakowa dociera do nas donośny głos pewnego luminarza intelektu. Tamtejsza kurator oświaty, pytana przez Beatę Lubecką w studiu Radia Z, co sądzi o obowiązkowych szczepieniach dla nauczycieli, mówi, że to jest eksperyment i że generalnie jest przeciw. Że się Babina zna na tym, jak koza na perfumach, to udowodnili jej nawet jej koledzy z jej politycznego środowiska, bo żądań dymisji było kilka i nie wszystkie pochodziły ze środowisk opozycyjnych. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Nie zaczynam w tym miejscu dyskusji o tym, jaka jest istota szczepień. Czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Nigdy tej dyskusji już nie będę rozpoczynał, bo ona nie ma dobrego zakończenia w Polsce. Zaczynam dyskusję o tym, jaka powinna być jednolita i spójna narracja rządu. Bo tego możemy oczekiwać. Jeżeli zewsząd słyszymy, że szczepienia są konieczne, że są terapią, która ratuje życie, jeżeli pod tym się podpisują ministrowie rządu na jesieńsi Rzeczpospolitej, to nie mogą płynąć sygnały wręcz przeciwne ze środowisk, które też tworzą ten rząd, bo przecież pani kurator jest częścią władzy. A nam się wmawia, w przekonaniu, że jesteśmy tak głupi, że to kupimy, że ktoś o takiej intelektualnej proweniencji może się opiekować kuratorami, którzy z kolei sprawują pieczę nad naszymi dziećmi w szkołach. Uważa się, że taki kształt państwa jesteśmy w stanie zrozumieć, pojąć i zaakceptować. Państwa, które działa nielogicznie, które nie szanuje własnych instytucji i zachowuje się, jakby cierpiało na dwubiegunówkę. Do studia telewizyjnego czy radiowego, też to właśnie bez znaczenia w tej chwili, one są już radiowe i telewizyjne, przychodzi nie minister, ale po prostu polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z posłów. I mówi, że jak tak dalej pójdzie z polską gospodarką, to będą potrzebne ceny regulowane. Mamy XXI wiek, Unię Europejską, środek Europy, gospodarkę rynkową, a ktoś nam proponuje ceny regulowane. A więc proponuję nam sytuację, w której władza będzie decydowała, ile mają kosztować najważniejsze produkty, wytwarzane przez prywatnych przedsiębiorców, które miałoby się to wtedy opłacać. Jeżeli ktoś formułuje takie tezy i brnie w te tezy, mówiąc, że jest jego osobisty pogląd i jakaś propozycja do debaty, no to albo nas ma za skończonych idiotów, albo to poszło w drugą stronę. Nie chciałbym za daleko iść w tym wnioskowaniu, ale tak czy inaczej, to jest kolejny dowód na to, za kogo się nas ma. Jeżeli w debacie publicznej pojawia się taki wniosek, od którego innym uczestnikom rozmowy opadają szczęki i ktoś ma czelność coś takiego opowiadać, to znaczy, że odbiorców tego komunikatu ma za skończonych głupków. Na tym polega pewność siebie tej ekipy. Ona nie czuje żadnego obowiązku podejmowania dyskusji wokół decyzji, które podejmuje i pomysłów, które ogłasza, bo uznaje, że nie ma komu tego tłumaczyć. Tam nikt nie zamierza nam mówić, dlaczego popełnił błąd, dlaczego mówił jedno, a zrobił drugie, dlaczego wczoraj mówił jedno, a dziś mówi coś innego. Nie ma tam poczucia potrzeby dyskusji ze społeczeństwem, ponieważ ono na to nie zasługuje. To jest banda skończonych tumanów, którym można wcisnąć każdy kit. I wiecie, jakie to jest? Smutne. Z tym smutkiem was muszę zostawić, ale też z takim apelem, żebyśmy nie dali sobie tego wmówić.
Uznajmy, że jest to smutne, ale miejmy do tego właściwy stosunek. Pamiętajcie, że polityków jest znacznie mniej niż obywateli, ale z tej mniejszej liczby nie wynika większa jakość. Dziękuję, że wpadliście. Napiszcie. Podyskutujmy. Koniecznie podajcie dalej. No i szerokości.